Na program zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Mimo swojego olbrzymiego bohaterstwa i woli walki, żołnierze wyklęci przegrali, ponieśli klęskę w starciu z całą potęgą Związku Sowieckiego i komunistów. Nie oznacza to jednak, że ich walka nie obfitowała w sukcesy i w zwycięskie epizody. Jednym z nich było spektakularne rozbicie więzienia w Kielcach w sierpniu 1945 roku i uwolnienie kilkuset polskich patriotów z łap UB i Smiersza. A dowódcą tej brawurowej akcji był kapitan Antoni Hedaszary, bohater dzisiejszego odcinka. A kiedy wreszcie wybuchł ładunek nałożony przez bramę, a grupa szturmowa osłaniana przez swoich innych kolegów, przed chwilą obejrzeli Państwo brawurową rekonstrukcję rozbicia więzienia w Kielcach. Akcją tą dowodził bohater dzisiejszego naszego odcinka, czyli kapitan Antoni Hedaszary. A o Szarym, o jego bohaterskich akcjach opowie nam Arkadiusz Karbowiak, historyk, badacz podziemia niepodległościowego, jeden z twórców Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które jest tworzone właśnie w Warszawie. Dobrym. Ale akcja co? To się chyba nie zdarzało często. Jedna z największych akcji. Znaczy w Polsce było ich kilkadziesiąt, ale to była chyba największa akcja, w której uwolniono największą ilość więźniów, 354 osoby. To naprawdę poważna ilość. Kapitan Antoni Hedaszary był dowódcą. Jak to zorganizował? Zgrupowania. No nim zaczął to organizować, trzeba powiedzieć o tym, że on po wojnie nie prowadził aktywnej działalności antykomunistycznej, ukrywał się u żony, ale był poszukiwany przez urząd. Za sprawy jeszcze okupacyjne, tak? Bo był... Sam fakt bycia wysokim rangą oficerem Armii Krajowej powodował, że był poszukiwany przez UB i NKWD. No i na obszarach, w których działał, miały miejsce, jak zresztą w całej Polsce, masowe aresztowania byłych hakowców. Oni trafiali właśnie do tego więzienia kieleckiego, tam trafiło wielu jego dowódców, wielu podkomendnych i on pozyskał o tym informacje i w miarę jak te informacje do niego napływały, uważał, że jako żołnierz Armii Krajowej powinien coś z tym zrobić. To coś, to było uwolnienie tychże ludzi z więzienia kieleckiego. No, człowiek czynu. Zdecydowanie tak. Nawiązał kontakty ze swoimi podkomendnymi. Około 130-150 żołnierzy zebrał. Ale kiedy zaczęli analizować ewentualność rozbicia więzienia kieleckiego, stwierdzili, że to są zbyt małe siły, dlatego poprosił o pomoc. Rzeczywiście dwa oddziały dodatkowo wzięły udział w tej akcji. Stefana Bambińskiego, Harnasia i Henryka Podkowińskiego, Astrolota. W sumie gdzieś koło ponad 200 partyzantów. A ilu NKWD-zistów i UB-ków broniło więzienia? Kilkudziesięciu, więc tutaj oczywiście przewaga była zdecydowanie ze strony atakujących. I rzeczywiście tak to wyglądało jak na tej rekonstrukcji w brawurowy sposób? Tak. Nim oczywiście jeszcze przystąpiono do samego ataku, oni się zebrali 3 sierpnia w lasach w okolicach Kielc. Chciano wyciągnąć część żołnierzy garnizonu kieleckiego, więc wokół Szydłowca pomieszczano miny, które zaczęto odpalać. Wojsko opuściło Kielce, udając się w tamte rejony i wówczas zgrupowanie pozdakowskie pod dowództwem Szarego rozpoczęło akcję. Nim jeszcze ta akcja została przeprowadzona, zarekwirowano 14 samochodów. W jednym samochodzie zidentyfikowano 4 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. No i mieli pecha. Bowiem Heda powołał sąd 9-osobowy złożony z 3 oficerów, 3 podoficerów i 3 szeregowców. Ów sąd skazał tych ubeków na karę śmierci, zostali rozstrzeleni jeszcze tego samego dnia wieczorem o godzinie 19. No a 4 sierpnia zgrupowanie wkroczyło już do Kielc, zajęło o 23.30 podstawy wyjściowe do ataku.
I atak się rozpoczął. Za pomocą materiałów wybuchowych wysadzono bramę, wysadzono także część drzwi w poszczególnych celach i uwolniono tą wspomnianą przeze mnie liczbę więźniów. Niestety trzeba powiedzieć, że nie wszystkich udało się uwolnić, na przykład podporucznik Konrad Suwalski, Mruk, dowódca oddziału Białe Barwy, piękna karta w walkach z oddziałami Armii Ludowej w lutym 1944 roku, został skazany na karę śmierci, jego nie uwolniono, siedział w celi śmierci i został zamordowany w sierpniu 1945 roku, ale wielu uwolniono. Wielu się udało uratować. Antoni Żółkiewski, Lin, dowódca Szarego, Michał Madziara, Siwy, to są ci dowódcy AK, którzy dzięki akcji Szarego zostali uwolnieni. No tak, ale to wygląda jak regularna bitwa. Salwy karabinowe, broń maszynowa, eksplozje. Jakie straty były po obu stronach? No, straty o dziwo były minimalne. Po stronie atakujących poległ jeden żołnierz podziemia, oficer, było kilku rannych, natomiast po stronie obrońców został ciężko ranny i zmarł oficer Armii Czerwonej oraz funkcjonariusz milicji. Również ciężko ranny, również zmarł w szpitalu. Natomiast pozostałe osoby w liczbie kilkunastu odniosły rany. No tak. Jeden z większych sukcesów Żołnierzy Wyklętych. Ja, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, do rozmowy, zastanawiałem się, i to pytanie chciałem panu zadać, skąd, jakie było źródło tego antykomunizmu Szarego? Dlaczego on tak bolszewików nie znosił? Zetknął się z nimi tuż po kampanii wrześniowej w 1939 roku. Tam wtedy z kuzynem udał się na tereny wówczas już okupacji sowieckiej celem odszukania rodziny kuzyna. Niestety nie udało się odszukać, ale zostali zatrzymani tam przez NKWD. Byli przesłuchiwani i za nielegalne przekroczenie granicy otrzymali wyrok tam 7 lat pozbawienia wolności, a w zasadzie łagrów. Zapakowano ich do transportu, wywieziono, no i zastanawiali się intensywnie, co tutaj zrobić, aby jednak mimo wszystko podjąć jakąś próbę ucieczki, ale mieli też wiedzę o tym, że ta ucieczka może się udać tylko wtedy, kiedy znajdą się na terenach dość blisko granicy ówczesnej sowiecko-niemieckiej. Dlatego wpadli na pomysł, aby przy rozpoznanym agencie NKWD... Agencie, który w celi działał, tak? Tak, żydowskiego pochodzenia zresztą, przedstawić pewną wersję, nieprawdziwą zresztą wydarzeń, jakoby sugerowali, jakoby są niebezpiecznymi szpiegami, którzy mieli twierdzę Brześć rozpoznać i następnie stronie niemieckiej przekazać odpowiednią informację. Tak, to musiało NKWD zelektryzować. Dokładnie, taka cofnięto informacja. Ich z powrotem do Brześcia, rozpoczęły się tam przesłuchania, no a panowie już całkiem szczerze zaczęli opowiadać śledczym, że zrobili to po to właśnie, aby znaleźć się w pobliżu granicy niemiecko-sowieckiej. No, śledczych to tak średnio zainteresowało, podwyższono im wyroki do 12 lat łagrów i w momencie, kiedy już mieli być deportowani na wschód, wybuchła na szczęście wojna niemiecko-sowiecka i armia niemiecka, jak wielu innym Polakom, uratowała życie. Tak. To ten paradoks, tak? Tak jest, 22 czerwca i tym samym Heda nie został deportowany, został zatrzymany przez Niemców, trafił tam do stalagu, z którego się wydostał i powrócił w swoje rodzinne strony. Niesamowita historia, naprawdę niesamowita afera szpiegowska, można powiedzieć, z udziałem naszego bohatera. Natomiast jeszcze jeden wątek, chyba już osobisty, bardzo osobisty, mianowicie Heda po wojnie, komuniści zabili mu dwóch braci, takich rzeczy się raczej nie wybacza. Tak, jednym z tych takich przełomowych momentów, dla których pewnie zdecydował się na udział w akcji na kieleckie więzienie, był fakt nie tylko aresztowania podkomendnych, dowódców, ale także członków rodziny, bo aresztowano trzech braci i dwóch szwagrów, z których to w krótkim okresie czasu ubowcy zatłukli w czasie śledztwa dwóch braci i jednego szwagra.
Heda, przesłuchując przed akcją wspomnianych przeze mnie czterech rozstrzelanych ubowców, pytał ich właśnie o swoich bliskich i otrzymał wówczas informację, że nie żyją, zostali zamordowani. Także ten wątek osobisty na pewno miał wpływ na... No tak, podobno lekarz z UB, kiedy zobaczył rozbitą głowę jednego z braci Hedy, powiedział ciebie z taką pogardą, nie warto ratować. Tak, tam jeszcze dając bandyto. Bandyto, tak, doprowadzono go do śmieci. Sam Heda aresztowany, niestety. Czterokrotny wyrok kary śmierci. To jest coś niesamowitego, no ale przeżył, udało się. Nie jest to najwyższy wymiar, bo najwyższy to Wiktor Stryjewski, 38-krotna kara śmierci. Żołnierz podziemia narodowego działającego w przestrzeni Mazowsza Północnego. Heda skazany na 4-krotną karę śmierci. Ona nie została wykonana, wstawili się za nim oficerowie AL, z którymi współpracował w czasie okupacji. Dzięki temu zamieniono mu to na dożywocie i w 1956 roku opuścił mury więzienia. Czyli jemu akurat udało się przeżyć. Tak. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Karbowiak był moim gościem. A drodzy Państwo, ja zastanawiałem się nad puentą do tego odcinka. Otóż proszę sobie wyobrazić, kiedy nastał stan wojenny w Polsce, Antoni Heda Szary został aresztowany i internowany przez komunistów, bo jeszcze na początku lat 80. obawiali się, że skrzyknie swoich chłopców i będzie dalej aktywnie walczył z komuną. Wyklęci, drodzy Państwo, byli groźni dla komunistów do końca. A bohaterem następnego odcinka będzie człowiek, który walczył zarówno z Gestapo, jak i z NKWD. Jeden z najdzielniejszych żołnierzy podziemia niepodległościowego, Witalis Skorupka Orzeł. Dziękuję za uwagę, Piotr Zychowicz. Program zaprosił sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna.